Moje nazwisko Ewa Kulik-Mielińska, jestem dyrektorką Fundacji Miasta Nowatorego. Chcę Państwa serdecznie zaprosić tutaj do sali, bo już nie czekamy na pozostałych uczniów, ale zaczniemy nasze spotkanie. Chciałam Państwa serdecznie powitać w imieniu własnym oraz Rady Programowej, która została powołana do przygotowania właśnie tego spotkania, także spotkania, które miało miejsce 25 czerwca przez pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jest przeciwnie? Aż za dobrze. Że dobrze, jak mówił sepreniący. Teraz jest dobrze? Organizatorem i gospodarzem dzisiejszego spotkania są ministrowie, minister polityki społecznej i pracy pan Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister gospodarki Mariusz Haładyj. I w tej kolejności chciałabym Państwa zaprosić do zabrania głosu jako pewne słowo wstępne i wprowadzenie do dzisiejszego spotkania. Panie ministrze, proszę. Gwarantują pełną partycypację i ogląd
słyszymy w wypowiedziach dylematy, wyzwania, rozwiązania i wątpliwości dotyczące tej formuły, o której rozmawiamy z Radą Programową, o której staramy się mówić również w naszych spotkaniach, które odbywamy w regionie. Gdy Kuba Wygnański formułował i opisywał, jak widziałby to, z czym w większości się zgodziliśmy, że mamy już dzisiaj wzmocniony dialog społeczny pracodawców i związków zawodowych. Mamy dobrze funkcjonującą Komisję Wspólną Samorządu Terytorialnego i Rządu. I jest potrzeba, żeby był trzeci filar, na którym może będzie możliwe stworzenie polskiego EKES-u, polskiej platformy wymiany myśli pomiędzy tymi grupami. Bo z jednej strony jest potrzeba wzmocnienia i stworzenia, w moim odczuciu, Rady Dialogu Obywatelskiego, która miałaby zadania opiniotwórcze, opiniodawcze, ale również miałaby swoją inicjatywę przedstawiania swoich pomysłów i projektów. Ale zwieńczeniem tego jest ustanowienie trzech filarów, które stanowiłyby wspólne miejsce spotkania związków, pracodawców, samorządów, obywateli reprezentowanych przez sektor. Moim zdaniem to powinno być wpisane do Konstytucji. To powinno być ciało, które ma inicjatywę ustawodawczą. Nie pośrednią ustawodawczą, ale bezpośrednią ustawodawczą. To jest oczywiście punkt wyjścia do naszych rozmów. Bardzo ważna jest reprezentatywność. Jak wyłonić w najlepszy sposób tych wszystkich, którzy reprezentują środowisko. Żeby nie było to skupione tylko w jednym z obszarów, na przykład tylko w obszarze eksperckim. Dlatego tak ważny jest obszar i branżowy, i terytorialny, ta reprezentacja regionalna, reprezentacja poszczególnych województw czy ośrodków polskich lokalnych. Dzisiaj, gdy rozpoczynaliśmy kolejną kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego, inną niż poprzednią, bo nie w równowadze. I dobrze ta równowaga w tym wypadku została zaburzona. Do tej pory równowaga polegała na tym, że ze strony publicznej i ze strony sektora było tyle samo osób. Dzisiaj już jest 14 osób ze strony sektora, więcej niż ze strony publicznej. Kolejne osoby będą powoływane do Rady właśnie z organizacji pozarządowych. To pokazuje, że musimy w tym kierunku ewoluować. I wielkim jest zadaniem dla Rady Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Forum, z Radą Programową, ale dzisiaj wsłuchując się w Państwa głos, szczególnie w tej części roboczej, w części, gdy przy poszczególnych spotkaniach będziemy mieli okazję wymieniać swoje poglądy i myśli. Jest bardzo ważne, żeby nie zmarnować tych dwóch, trzech lat rozpoczynającej się kadencji na rzecz przekształcenia Rady Działalności i Pożytku Publicznego w Radę, która będzie w pełni reprezentować interesy obywatelskie. Będzie wielką przestrzenią do dyskusji publicznej. A wyzwań nie brakuje. Ogromnym wyzwaniem jest zmiana demograficzna, która następuje w Polsce. I ona nie jest tylko odpowiedzialnością związków i pracodawców, bo to nie jest tylko i wyłącznie rynek pracy. To nie są prawa pracownicze i struktura gospodarcza. Ale to jest wielkie wyzwanie społeczne stawiające przed młodymi ludźmi i tymi, którzy są w dostojnym wieku, określone zadania. Wyzwaniem jest solidarność międzypokoleniowa, żeby nie obudować się w okopach swojego pokolenia. Żeby nie przeciwdziałać jedni przeciwko drugim. Ale żeby nawiązać tą solidarność międzypokoleniową, bardzo ważna jest dwukierunkowość relacji. To jest zadanie dla systemu zabezpieczenia społecznego, systemu opieki zdrowotnej, ale też zadanie dla jakości funkcjonowania nas jako wspólnoty społecznej i relacji, które między tą wspólnotą panują. Nie wyobrażam sobie, o tym mówiłem w czerwcu, żeby dzisiaj ktoś z rządzących był w stanie podejmować odważne decyzje, czasem trudne decyzje, podejmować w ogóle decyzje, bez bardzo precyzyjnie przeprowadzonych konsultacji.
ale dobrze też, że coraz więcej resortów, tak jak Ministerstwo Pracy, podpisuje dobre umowy o zwyczajach i obyczajach panujących w konsultacjach z obywatelami, o dostępności do tych usług. Nie będzie możliwości skutecznego sprawowania rządu na żadnym poziomie. Od gminy przez całe struktury samorządu terytorialnego, wieńcząc to władzą państwową, centralną, nie będzie możliwości ich skutecznego wypełniania bez rozmowy. Nie tylko w kampaniach wyborczych, ale bez rozmowy nad danym projektem i danym rozwiązaniem. To jest wielki interes dla tych, którzy będą sprawować władzę, niezależnie kto to będzie, żeby mieć forum, mieć radę, która w sposób analityczny, wynikający z ich doświadczenia i poczucia odpowiedzialności za obywatela, będzie mogła opiniować dane projekty. To jest wyzwanie, które nie da się zrealizować bez też takiej determinacji z Państwa strony. I bardzo o nią proszę. Tą determinację widzieliśmy przy ustalaniu nawet tego spotkania, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Bo gdyby nie tupnięcie nogą niektórych osób w pewnym momencie, to czasem jest trudno dopasować wszystkie terminy. A jak jest presja, jest ta odpowiedzialność, to te terminy się znajdują często dużo szybciej. Daję ten przykład, bo on pokazuje, że jeżeli jesteśmy w bliskiej relacji, jeżeli możemy ze sobą rozmawiać, to też znajdujemy rozwiązanie. Bardzo Państwa proszę o taką otwartą debatę, otwartą dyskusję, o przedstawianie swoich wątpliwości i propozycji. O to, żebyśmy mogli wyjść dzisiaj nie tylko z poczuciem satysfakcji ze spotkania, ale żeby ta satysfakcja przerodziła się w pewną strategię, która z Państwa strony będzie strategią dającą gwarancję niezależnie od zmian, które się mogą dokonywać. One są naturalne w życiu politycznym. Ale ta pozytywna kontynuacja, a kontynuacja jest gwarantem dokończenia tego procesu, musi po prostu nastąpić. O to Państwa bardzo proszę, bo jesteście grupą, która ma swoje przemyślenia, ma swoje doświadczenie. Jesteście tymi, którzy też głośno i jasno i stanowczo wyrażają swoje zdanie. I możemy wspólnie stworzyć naprawdę dobry projekt. Liczę na dzisiaj otwartą dyskusję, dobre wnioski, które pozwolą stworzyć Radę Dialogu Obywatelskiego, a w konsekwencji stworzyć polski EKS. Polski EKS usytuowany w polskiej konstytucji. Dziękuję bardzo. Panie ministrze Mariuszu Haładyj, bardzo proszę pana o zabranie głosu. Ten przytyk odbieram do siebie o tym naciskaniu na to, żeby udało nam się dzisiaj spotkać. Faktycznie było to bardzo trudne, bo kalendarz obu panów ministrów bardzo napięty, szczególnie w okresie kampanii wyborczej, więc dziękuję, że udało się znaleźć czas. Żałuję, że nie jest nas tak dużo, jak liczyliśmy, nas będzie, ale rozumiem też, że okres września i października i listopada to jest okres wielu konferencji. Pewnie też jest już troszkę cierpliwość i możliwości sektora pozarządowego dość naprężone w czerwcu. Także pana proszę, panie ministrze, o zabranie głosu. Jak państwo wiecie, Ministerstwo Gospodarki ma platformę konsultacji publicznych, która właściwie jest wzorcowa, bardzo chwalona przez różne środowiska. Panu ministrowi też bardzo zależało na tym, żeby być współgospodarzem dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, szanowni państwo, rzeczywiście może co do pani Ewa powiedziała o obecności, ale to też ta sala robi też takie złudne wrażenie, że nas jest mało, natomiast na pewno jest nas co najmniej kilkadziesiąt osób tutaj, więc myślę, że to jest też chyba, którym spokojnie można ten proces, o którym pan minister mówił, kontynuować. Ja sobie też jeszcze pozwolę podziękować, bo rzeczywiście to, co pan minister powiedział o tej bliskiej relacji, pozwoliło przygotować to dzisiejsze wydarzenie w taki sposób też może mniej standardowy niż zazwyczaj te konferencje organizowane w ministerstwach się odbywają, bo będzie rzeczywiście możliwość tej takiej otwartej rozmowy
przede wszystkim Państwa, ale właśnie chciałem podziękować Pani Ewie Gulin, Pani Dyrektor Grażynie Kopińskiej, Kubie Wileńskiemu, którego jeszcze z nami chyba nie ma, Panu Piotrowi Frączakowi, Krzysztofowi Balonowi, bo rzeczywiście to, że mogliśmy w ten sposób podejść do tego wydarzenia i zorganizować, oprócz tego, że Państwo tą pozytywną presję na nas wywarli, żebyśmy nie wynikali się z tej organizacji, to też mam nadzieję właśnie, że wnioski będą przede wszystkim takie bardzo konstruktywne i bardzo rzeczowe. Chciałbym też podkreślić, że ta inicjatywa też nie narodziła się tydzień temu, czy z jednego spotkania na drugie, że to wydarzenie też i temat, o którym rozmawiamy, wpisuje się też w pewne działania, które są podejmowane, o których częściowo już Pan Minister tutaj powiedział. Może też dlaczego MG też zaangażowało się, dlaczego też dla nas jest ten proces ważny. Być może zacznę od takiego oczywistości, ale też jakby bardzo dla mnie istotne, że takim fundamentem powstawania organizacji pozarządowych są wolności i swobody obywatelskie, w tym oczywiście prawo do zrzeszania się, ale także konstytucja, szczególnie preambuła, która daje nam taką silną legitymację do tego, żeby dzisiaj o tych sprawach dialogu obywatelskiego rozmawiać. I oczywiście to buduje nam też to, co często jest wskazywane jako porączka, czyli buduje też społeczeństwo obywatelskie, którego tak nam właśnie wciąż brakuje, a społeczeństwo obywatelskie buduje także gospodarkę, ale co ważne, taką gospodarkę opartą na wartościach, a nie na czystym dążeniu do zysku. I rozwój gospodarki, która jest też na takich wartościach zbudowana, pozwala mieć nadzieję, że ten rozwój też będzie trwalszy. Nawet w Katowicach ostatnio też o tym sami przedsiębiorcy mówią, to też jest taki dobry znak, że w tej sferze gospodarki o tych sprawach właśnie rozmawiamy. I dlatego my też angażujemy się nie tylko w przebudowę samego procesu tworzenia prawa, konsultacji o celu skutków regulacji, ale także upowszechnianie tego typu narzędzi w gospodarce, jak na przykład mediacja zamiast sporów sądowych, czy naprawa, restrukturyzacja zamiast postępowań upadłościowych. Chcemy również właśnie takie wartości, jak współpraca między przedsiębiorcami, jak zaufanie budowane między nimi, wzmacniały właśnie siłę gospodarki, ponieważ silne społeczeństwo to jest właśnie silna gospodarka, a silne społeczeństwo i silna gospodarka to jest też silne państwo, ale silne państwo nie siłą swoich struktur, tylko właśnie zbudowane na tych wartościach i dodatkowo podbudowane właśnie tymi wartościami społecznymi i silnym społeczeństwem. Zresztą nawet też przygotowując się do dzisiejszego spotkania, natrafiłem na badania, które we Włoszech kiedyś robiono. I tam też to znajduje właśnie potwierdzenie, że w tych regionach, gdzie występują relacje horyzontalne między obywatelem a administracją, gdzie dominują właśnie współpraca czy solidarność, tam skuteczność i efektywność samej administracji też jest dużo wyższa niż w regionach, w których dominują te relacje właśnie hierarchiczne, typu podporządkowanie, dominacja. Więc mamy tutaj z wielu stron te korzyści już nie tylko na wyczucie realizowane, ale także właśnie potwierdzone czy doświadczeniem, czy wręcz badaniami. Więc ten poziom obywatelskiego zaangażowania ma duży wpływ na instytucjonalną sprawność i efektywność w konsekwencji samego państwa. I tutaj rola organizacji, którą ja też postrzegam, to jest to, że albo obywatele, organizacje pozarządowe mogą być inicjatorami pewnych rozwiązań, mogą promować i strzec może przede wszystkim wartości, na jakich opiera się działanie państwa, administracji, ale też wyrażać potrzeby grup szczególnie słabiej reprezentowanych. I te konsultacje właśnie z obywatelami od jak najwcześniejszego etapu tworzenia polityk rządowych
staramy się właśnie też od jakiegoś czasu już nie tylko promować, ale wdrażać mechanizmy rządowe. Umożliwia przygotowanie dla szybko odpowiadających na bardziej realne zapotrzebowanie społeczne rozwiązań. I także monitorowanie tych rozwiązań, które powinno być momentem cechą także tych procesów. Skoro też myślę, że takiemu rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego sprzyja właśnie po pierwsze przestawianie tych trybów administracji, która nie jest rzeczą łatwa, bo administracja jest dużą maszyną funkcjonującą na pewnych też takich przyzwyczajeniach wieloletnich, więc to też nie jest tak, że z dnia na dzień można tą zwrotnicę szybko przestawić, żeby zupełnie nowym torem pojechała. Natomiast myślę, że ta administracja zmienia się też powoli, coraz bardziej staje się otwarta na dialog. Z drugiej strony chyba nic też tak nie sprzyja aktywności obywatelskiej, jak rozwój też nowoczesnych technologii, więc ja też wydaje mi się, że obserwuję, że ta aktywność jest też coraz większa. Otóż pani o tym mówiła też te konsultacje właśnie elektroniczne. Też jest taka szansa właśnie, żeby tą rosnącą aktywność w połączeniu z nowoczesnymi technologiami wykorzystać, ponieważ czasami też widzimy na różnego rodzaju forach internetowych czy portalach społecznościowych, że trwają dyskusje na temat niektórych rozwiązań, na temat zamierzeń rządu. Natomiast nie na każde z tych portali urzędnik nie odpowiada za zadany projekt, usiłuje, czy jest tam aktywny. Więc przenoszenie właśnie nowych możliwości tej aktywności na tego typu narzędzia wydaje się, że może być z korzyścią dla samego procesu przede wszystkim, ale także dla takiej otwartości, ale też przejrzystości życia tego publicznego właśnie. I to też tutaj chciałem Państwu podziękować pani dyrektor Kotnickiej, w szczególności Projektu Polskiego, że Państwo też pomagacie nam upowszechniać te narzędzia. Ja wierzę, że póki co na wprawdzie nie jest rozgrzana do czerwoności w konkretnych procesach legislacyjnych, ale że to w końcu zaskoczy i że właśnie to współdziałanie także tutaj przełoży się już na właśnie rozwój tego dialogu. Taka jedna też refleksja, jak dzisiaj od takiej strony instytucjonalnej wygląda dialog w kontekście też dzisiejszego wydarzenia. Wydaje mi się, że taką jedną z cech dzisiaj tego dialogu jest jego rozproszenie. Znaczy mamy Radę Dialogu Społecznego, mamy Komisję Wspólną Rządu Samorządu, mamy Radę Działalności Pożytku Publicznego, mamy mnóstwo różnego rodzaju ciał pełnych administracji poszczególnych ministerstw. Bardzo dobrze, że w tych poszczególnych jakby częściach, sektorach ten dialog się odbywa, ale jednocześnie być może dzisiaj jak poszczególne sfery się przenikają bardzo mocno, że coraz nie jest takim zamkniętym silosem, że można rozmawiać o pewnych rzeczach bez oglądania się na innym obszarze, że być może właśnie dzisiaj jest takim też najlepszy czas na to, żeby się zastanowić nad łączeniem, nad budowaniem synergii między też poszczególnymi środowiskami, także po tej stronie właśnie pozarządowej. A więc to, co pan minister powiedział, rozmowa o czymś w rodzaju takiego polskiego EPS-u, bo te inicjatywy, jak one są, tak jak mówię, bardzo ważne i bardzo kreatywne, same z tego doświadczenia takiego legislacyjnego, mogę powiedzieć, że te rozwiązania, które przygotowywaliśmy wspólnie z partnerami społecznymi, uważam, że dużo lepiej właśnie oddziaływują później na rzeczywistość niż projekty, które powstawały tutaj w zamkniętych pokojach ministerialnych. Ale mi się też warto właśnie łączyć te doświadczenia także poszczególnych środowisk i o sprawach politycznych rozmawiać w takim szerszym gronie, bo też każda tego rodzaju rada ma zawsze też innego rodzaju ryzyko czy niebezpieczeństwo, że w jakimś czasie zaczyna w dużej części też zajmować się swoimi problemami, a nie problemami natury właśnie społecznej, publicznej w takim
szerokim znaczeniu tego słowa. Stąd myślę, że to będzie też taka jedno z ważniejszych pytań, na które dzisiaj chcielibyśmy sobie odpowiedzieć. Też myślę, że na szczęście, co też pan minister podkreślał, nie jest tak, że zaczynamy dzisiaj od zera, że zmieniając ten proces także tworzenia prawa legislacyjnego, zbudowaliśmy silne podstawy do tego, żeby otwierać administrację na rozmowę z partnerami społecznymi, z obywatelami. I dzięki temu też myślę, że ten grunt na tego rodzaju działania, o których dzisiaj rozmawiamy, jest dużo bardziej też przygotowany. Ja ze swojej strony jeszcze taką jedną refleksję, jeżeli chodzi o kwestię właśnie konsultacji na przykład, czy w tym procesie tworzenia prawa, stworzyliśmy pewne formalne podstawy do głębszego zakorzenienia konsultacji, dialogu w procesie tworzenia prawa. Zresztą przy udziale też bardzo aktywnym Państwa, mimo że są to dokumenty rządowe, wewnętrzne, to tutaj one były tworzone de facto z Państwem. I to tak właśnie daje mi tą nadzieję, że nie zaczynamy od zera, ale też teraz takim największym wyzwaniem po swego rodzaju poukładaniu tych spraw właśnie tej strony formalnej, teraz będzie przypilnowanie, żeby tych reguł, które zostały czy w programie Lepsza Regulacja, czy w nowym regulaminie Rady Ministrów, czy w nowych wytycznych przyjęte przez Radę Ministrów, tych pilnować jakby ich takiego skutecznego, dobrego wdrożenia. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, ale też za właśnie to zaangażowanie w samo przygotowanie tego wydarzenia. No i to Państwo będą głównymi aktorami dzisiaj formułowanych rekomendacji, czy właśnie rozmowy o tych kwestiach, które tutaj tylko my sygnalizujemy. My ze swojej strony jako administracja nie będziemy tych rozmów moderować, ani ograniczać, więc dzięki temu te wnioski mogą być, tak jak powiedział też pan minister, otwarte i odpowiadające też na to zapotrzebowanie, które Państwo identyfikują w praktyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Tak jak obaj panowie ministrowie powiedzieli, o inicjatywy dotyczące otwarcia i wzmocnienia dialogu obywatelskiego nie można ograniczać jakby do jednego środowiska. Jest faktem, że mowa o tym była od wielu, wielu lat, ale ostatnio coraz częściej. Bardzo różnych ugrupowania. Z jednej strony mieliśmy pomysł obywatelskiego forum legislacji działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego, który grupuje osoby zaangażowane w obserwowanie, a także działanie, w obserwowanie procesu stanowienia prawa, a także prowadzenie działań rzecznych czy lobbystycznych dotyczących stanowienia dobrego prawa, gdzie środowisko to od paru lat postuluje wręcz stworzenie ustawy o legislacji, która by uwzględniała od założeń poprzez różne etapy tworzenia prawa, poprzez konsultacje, stworzenie pewnej ustawy, która by regulowała całościowo proces poprawnej legislacji. W środowisku organizacji pozarządowych też od wielu lat pojawiają się pomysły ustawy o konsultacjach publicznych. Istnieje bardzo wiele ciał dialogu obywatelskiego, dialogu społecznego na różnych poziomach, poziomach regionalnych, lokalnych. Są tworzone różne rady seniorów, rady młodzieżowe, rady. Problemem jest faktycznie brak pewnego przełożenia tych wszystkich ciał. Po pierwsze, my się nawzajem też nie widzą, a po drugie, nie ma między nimi też współpracy. I też jest pewien brak przełożenia na stanowienie prawa na poziomie centralnym. Tym bardziej ta dzisiejsza inicjatywa, która jest pokłosiem już pierwszego naszego spotkania czerwcowego, gdzie była taka próba tego sondażu, czy temat otwarcia dialogu obywatelskiego, podniesienia go na wyższy poziom, takiego wręcz ustawowego, jakim taką reakcją się spotyka, jeśli chodzi o obywateli, zarówno tych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, jak i tych niezrzeszonych, jak i obywateli, którzy są zrzeszeni w związkach zawodowych, w związkach pracodawców, w samorządzie. Dzisiejsze spotkanie miało być następnym etapem dyskusji w naszym gronie, w organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli, nie
niekoniecznie zrzeszonych w instytucjach, ale prowadzących działalność na zasadach związków nieformalnych, czy wręcz jako indywidualnych aktywistów społecznych. I w takim gronie chcielibyśmy w następnym etapie spotkać się w takich warsztatowej formule, o której mówię za chwilę, a zanim do tego przejdę, chciałabym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. O dialogu obywatelskim rozmawiano też w Radzie Działalności Pożytku Publicznego ostatniej kadencji, a i wcześniejszej kadencji. I stąd też te wszystkie impulsy, żeby nadać temu może bardziej zdecydowaną formę. Zawdzięczamy też Radzie Działalności Pożytku Publicznego i jej współprzewodniczącemu poprzedniej kadencji Krzysztofowi Kolonowi, którego chciałabym w tej chwili prosić o zabranie głosu, przedstawiając go tak, jak sobie życzył, czyli przewodniczącego Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Niemniej jednak ta druga funkcja poprzednia była równie ważna i Krzysztof, jak rozumiem, jest wybrany do nowej Rady. Przy okazji chciałam powitać innych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego poprzedniej i obecnej kadencji, których tu widzę na sali. Gremialne przywitanie dla Was wszystkich. Bardzo dziękuję, że może mnie przywitałaś tak, jak sobie tego życzyłem, ponieważ moja macierzysta organizacja w oczywisty sposób się czuje z nią związana. I bardzo mi miło, że są tu wszyscy, że jego prezentaci na sali. Kilka refleksji tylko, też ze względu na czas, dosyć zaawansowany. Jest oczywistą rzeczą, że dialog obywatelski nie jest wartością samą w sobie, tylko służy do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, do tego powinien służyć. Żeby te problemy społeczne rozwiązywać, potrzebna jest dobra, rzetelna informacja, najlepiej taka, która jest uwolniona od powiedzmy zabarwienia partyjno-politycznego, że tak się wyrażę, czyli taka informacja w szczególności, którą zbieramy i która powstaje w miejscu, gdzie te problemy się rodzą i występują, czyli możliwie jak na najniższym szczeblu, zgodnie z zasadą subsydiarności. To jest dosyć oczywiste. Może trochę mniej oczywiste na tym tle i dlatego pozwolę sobie o tym powiedzieć, jest to, że przynajmniej w moim pojęciu najważniejszą wartością dodaną działu Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w dialogu obywatelskim jest świadczenie dobrej, rzetelnej informacji dla polityki i dla administracji. Ponieważ nasza rola nie powinna polegać na lobbingu jakby we własnym interesie, czy to indywidualnym, jednostkowym, czy nawet jednej politycznej organizacji. My powinniśmy służyć informacją o tym, co się w społeczeństwie dzieje, jakie problemy w nich występują. I tak jak już pan minister Haładyj zresztą podkreślił w swoim wystąpieniu, w tym momencie, kiedy partnerzy społeczni, mówiąc o swoich przedsięwzięciach, brali udział w takich przedsięwzięciach, wtedy te przedsięwzięcia ustawodawcze wychodzą lepiej. To jest trywialna prawda, ale trzeba ją podkreślić. Co oznacza dla nas, jako dla trzeciego sektora, że powinniśmy się starać o to, żebyśmy nasz udział w dialogu obywatelskim potraktowali tak poważnie, żeby z samego faktu, że dostarczamy dobrej, rzetelnej informacji, żebyśmy byli respektowanymi partnerami, niezależnie od naszej siły ekonomicznej czy innego potencjału. Tu szczególną rolę oczywiście odgrywają trzy typy organizacji. Organizacje o dużej ilości członków, które mogą tę informację zbierać, organizacje o charakterze federacyjnym, think tanki, bo z tych trzech źródeł jakby ta informacja, jak sądzę, najlepiej może być generowana. Tyle co do, ponieważ to jest wystąpienie na początku konferencji, więc nie ma chyba sensu i potrzeby próbować dyskutować o tym, co będzie jej wynikiem. Ale jeżeli jakieś wyniki będą, a jestem o tym przekonany, że będą dobre i konkretne, to w tym miejscu chciałbym w imieniu części pozarządowej Nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powiedzieć, że jakiekolwiek one by nie były, to jeśli Państwo w Radzie wyznaczycie jakieś zadania w związku z tym, to deklarujemy, że te zadania zostaną jak najlepiej wypełnione i oczywiście we współdziałaniu z rządem. W tym miejscu chciałem iść z samorządem terytorialnym. To jest chyba dobre miejsce, żeby powiedzieć ciepłe i chyba bardzo uzasadnione słowa pod adresem obecnego kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to pan minister
Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie atmosfera i jakby wartość dodana pracy w Radzie Działalności Polityki Publicznego były nieporównywalnie lepsze niż to bywało kiedyś. I to nie jest tylko zasługa strony pozarządowej tej Rady, a wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że stworzenie dobrych warunków brzegowych przez stronę publiczną jest tutaj głównym czynnikiem tego sukcesu i za to chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować niejako w ramach podsumowania poprzedniego. Last but not least, oczywiście tu są członkowie Rady ze strony pozarządowej, zostali zachęceni też do udziału, ale nie trzeba było za bardzo zachęcać, wszyscy chętnie tu przyszli. Last but not least, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, również tutaj wspominany. Po pierwsze oczywiście serdecznie witam też koleżanki i kolegów z komitetu, którzy też właściwie prawie wszyscy z grupy trzeciej, podmioty różne tu przybyli na tę konferencję. Dziękuję i mam nadzieję, że tak będzie zawsze już. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tym w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym można myślę przenieść dosyć dobrze dwa rodzaje doświadczeń, co nie znaczy, że je kopiować, ale dać je do dyspozycji. Po pierwsze, w różnych państwach członkowskich działają różnego rodzaju gremia, fora, organy dialogu obywatelskiego, najbardziej rozwinięte jest we Francji. My mamy w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym po prostu okazję o tym z koleżankami i kolegami z innych krajów rozmawiać, zapraszać ich, dyskutować z nimi, organizować spotkania tu w Polsce i tak dalej. Ale drugi powód jest taki, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ma trzy podstawowe grupy interesów: pracodawcy, pracobiorcy i tak zwane interesy różne, czyli pozostała część społeczeństwa obywatelskiego. I w komitecie dokonuje się nieustający proces harmonizacji tych trzech jakby zróżnicowanych interesów i jeszcze w rozbiciu na 28 państw członkowskich. Ja oczywiście nikogo nie zachęcam do budowania struktury, którą będzie obsługiwać ponad 1000 urzędników, tak jak to jest w tym przypadku, ale chcę powiedzieć, że również takie doświadczenie proceduralne, a my w Polsce dosyć często do procedur przywiązujemy umiarkowaną uwagę, powiedzmy, ale to proceduralne doświadczenie jest też chyba niezwykle ważne, ponieważ się okazuje, że dobre procedury powodują znacznie wyższą jakość dyskusji, znacznie lepsze rezultaty niż jak ich nie ma. Tyle w tej sprawie. Serdecznie dziękuję też za zaproszenie i życzę Ewo Tobie, prowadzącej tę konferencję, dobrej ręki, żeby rezultaty, które nam tu Kuba przedstawi na sam koniec, były jak najbardziej konkretne i wymierne. Dziękuję bardzo. Teraz chciałabym zaprosić na podium osoby, które będą brały udział, coś, co zostało nazwane panelem, a tak naprawdę panelem nie będzie. Zaraz wyjaśnię, ale żeby nie zabierać czasu, teraz będę wywoływała wszystkich. Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenia Dialog Społeczny, członek obecnej Rady Działalności Pozarządowej Publicznego. Agnieszka Lender z sieci SPLOT, Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO. Karolina Dreszek-Smalec z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Krzysztof Kamieniecki, Instytutu na Rzecz Tego Rozwoju, również członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Beata Kmiel, obywatele kultury, obywatele nauki. Piotr Krygiel z Instytutu Sowieckiego i Grażyna Kopińska z Fundacji Miasta Pana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji. Może tak usiądę w siedleczku. Nie będzie to panel, tylko mówiliśmy się tutaj z przedstawicielami tych różnych organizacji, a także ruchów społecznych, bo mam też przedstawiciela tak naprawdę ruchów miejskich i obywateli kultury, obywateli nauki. Zabrakło nam krzesła. To może ja będę siedzieć, ponieważ tak naprawdę będę bardzo miała mało do powiedzenia, więc ja będę z boku. Że przedstawią jakby swoje opinie i impresje. Grażyna, proszę. Nie naprawdę, bo ja, moja rola jest, że tak powiem, znikoma, tylko żeby was przedstawić i tak prowadzić pewne zagajenie. Że odniosę się do tych czterech punktów, które tak naprawdę będziemy omawiać w drugiej części tego spotkania formy warsztatowej. To znaczy, po pierwsze, jaka jest ich ocena obecnego stanu dialogu obywatelskiego. Następnie, jakie środowiska, zdaniem, powinny być partnerami w dialogu obywatelskim.
jaki kształt powinna przybrać instytucja dialogu obywatelskiego w Polsce, jeśli uznamy, że warto taką instytucję stworzyć i jaka nowa forma dialogu jest potrzebna oraz co należałoby zrobić w najbliższym okresie, żeby doprowadzić do zinstytucjonalizowania dialogu obywatelskiego na szczeblu centralnym. I pozwolę sobie nie w porządku alfabetycznym, ale wymyśliłam sobie suwak, czyli kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta i raz pewną formę merytoryczną. Chciałabym, żeby pana logikę wypowiedzi, wiem, co powinno być na końcu, co powinno być na końcu, żeby zamknąć tą pewną klamrę, która z kolei daje państwu takie pewne podłoże i fundamenty do rozmowy w formule warsztatowej okrągłych stołów, a właściwie World Cafe, nie ma polskiej nazwy na tą formułę. Zaczniemy od Piotra Frączaka z OFOP-u. Piotrze, może ty zaczniesz od oceny sytuacji obecnej dialogu, jak ją widzisz, jakie są jej deficyty, braki, jakie sukcesy. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że zostałem tutaj przedstawiony jako Stowarzyszenie Dialog Społeczny, dlatego że mam pretekst do tego, żeby powiedzieć, że w 2008 Stowarzyszenie Dialog wydało takie tezy do dyskusji, które były współautorem, ale ważniejsza jest współautorka, czyli Marzena Mędza-Drostra dla dialogu obywatelskiego w Polsce wiele wniosła. I wtedy w tym tekście próbowaliśmy pokazać, że właśnie Rada Pożytku Publicznego ma taką formułę, która prowadzi do tego, że musi zostać zmieniona. Cieszę się, że to myślenie, chociaż oczywiście powoli, idzie w tym kierunku i że dialog obywatelski się rozwija, bo niewątpliwie trzeba powiedzieć, że stan dialogu obywatelskiego jest niezły. W dużej mierze jest to zasługa nie tyle nawet nas i aktywności, co trochę przymusza nas z jednej strony Komisja Europejska i wdrażanie funduszy europejskich, z drugiej strony rzeczywiście władza coraz częściej odczuwa to, że wspólnie z obywatelami rządzi się lepiej i łatwiej niż przeciw obywatelom, co daje szansę. Ja chcę powiedzieć o tych sukcesach właściwie, które się pojawiły w ostatnim czasie, trzy rzeczy. Po pierwsze, udało nam się przeprowadzić wybory do komitetów monitorujących programy operacyjne. To było ogromne wydarzenie, które trzeba uznać za sukces. Znaczy, udało nam się doprowadzić do tego, że w komitetach zasiadają osoby, które w jakimś stopniu są reprezentantami środowiska, zostały wybrane. Dwa, oczywiście to, co już było mówione, rozszerzenie Rady i myślenie o tym, jak Rada ma się rozwijać. No i trzecie to jest to, że ministerstwa, na przykład Ministerstwa Pracy, a teraz wręcz obligatoryjnie, będą tworzone programy współpracy. Wreszcie doczekaliśmy się tego, że ta współpraca będzie opisana i instytucjonalizowana. Ale to oczywiście te nadzieje, które się pojawiają z dialogu, pojawiają się również z problemami czy z wyzwaniami, którymi się trzeba zmierzyć. Dla mnie najważniejsze są trzy wyzwania. Po pierwsze to jest ustrukturalizowanie dialogu, czy usystematyzowanie dialogu. Wielość ciał może być zaletą, ale może być też wadą. Sam jestem w kilku ciałach dialogu, które nie spotkały się od ponad roku. Sam nie wiem, czy istnieją nadal. Nie poinformował. Zdarzają się ciała dialogu, które jak gdyby wschodzą w swoje kompetencje. W zeszłym okresie programowania mieliśmy komitet monitorujący POKL, ale mieliśmy zupełnie niezwiązany jak gdyby z komitetem, bo wybierany osobno przez Ministerstwo Grupę Roboczą do Spraw Dobrego Rządzenia, a do tego jeszcze zespół 542, który też tego samego obszaru dotyczył, ale również niezwiązany ani bezpośrednio z komitetem, choć byli przedstawiciele komitetu, ani z grupą roboczą. Było to osobne ciało i właściwie w tych trzech gremach równolegle odbywały się jakieś rozmowy, które nie bardzo współgrały, nie tworzyły pewnej całości, co wydaje się być błędem. To znaczy czas społeczny, społeczników wydaje się być na tyle cenny, że dobrze byłoby wykorzystać go w sposób najlepszy, jak tylko można. Druga to jest reprezentatywność. Rzeczywiście wybory to jest krok w dobrym kierunku. Mamy wybraną Radę Pożytku, która nie jest wybrana. Jest wybrana jeszcze w starym
stylu, czyli tak naprawdę są to nominacje ministra. Można powiedzieć, że żadna z nich nie jest satysfakcjonująca w pełni. Niektórzy są, mogą powiedzieć, że jedna jest bardziej reprezentatywna, a druga mniej, ale nie uszczypliśmy się błędów prawdopodobnie w jednej i drugiej formule, więc nad tym trzeba pracować. Co więcej, trzeba nad tym pracować, bo ta reprezentatywność, reprezentowanie różnych środowisk ma te trzy wymiary, o których Krzysztof Balon wyraźnie pokazywał. To znaczy, my jako organizacje z jednej strony jesteśmy reprezentantami pewnych środowisk, ale z drugiej strony jesteśmy również ekspertami w pewnych dziedzinach. To jest bardzo silny głos ekspercki. Dobrze byłoby, gdyby te różne role organizacji, które strzegą procedur, czyli są, monitorują funkcjonowanie administracji, są ekspertami, czyli przekazują swoją wiedzę, ale z trzeciej strony reprezentują pewne środowiska, mniejsze lub większe, ale reprezentują. W nowej ustawie o stowarzyszeniach wyraźnie jest to napisane, że stowarzyszenia reprezentują członków swoich przed administracją. Mam nadzieję, że już niedługo ta ustawa zostanie podpisana. I trzecia rzecz, która jest chyba najważniejsza, bo te dwie, w tych dwóch zrobiliśmy duży krok do przodu, w trzeciej malutki kroczek. To chodzi o stworzenie zaplecza dla tego dialogu. To znaczy ten dialog będzie o tyle silny, o ile silne będą organizacje, które będą delegować osoby do tego dialogu i na ile merytorycznie będą te osoby przygotowane do reprezentowania właśnie nie swojej organizacji, nie jakiejś wąskiego interesu, ale reprezentowania sektora myślenia w kategorii organizacji społecznych i obywatelskiej aktywności. I to wzmocnienie teoretycznie dokonało się w funduszach europejskich. Mamy zapisy, które mówią o wzmocnieniu partnerów, ale czy te zapisy nie zostaną taką obietnicą przedwyborczą trochę, to się okaże. To od nas, od działalności członków komitetów będzie zależało. My musimy doprowadzić do sytuacji, w której reprezentować nas będą osoby kompetentne i reprezentatywne, czyli przez nas wybrane. I to jest wyzwanie główne, które według mnie stoi przed myśleniem o tym, jak zorganizować dialog obywatelski w Polsce. Dziękuję. To teraz Karolinę poproszę i zmienię mikrofon, bo ponoć ten jest gorszy, a ten jest lepszy. Karolino, jak Twoim zdaniem, jak powinien wyglądać dialog obywatelski w Polsce? Czy to, co mam, jest wystarczające? Czego tutaj brakuje? Jaka jest opinia OFOP-u na ten temat? Dzień dobry, szanowni Państwo. Tak, słuchając wystąpienia pana ministra Kosiniaka-Kamysza, pomyślałam sobie, że to chyba już ostatnie, jedno z ostatnich spotkań, mam nadzieję, na którym zastanawiałam się, jak powinien wyglądać dialog. Słuchając tego wystąpienia, pomyślałam, no nie, po prostu za chwilę będziemy na takich spotkaniach, na których będziemy myśleć, jak mogło być w ogóle inaczej, tak? Że idziemy, jeżeli już mamy bliską drogę do tego, żeby jednak wspólnić bardzo mocno ten dialog, który w mojej ocenie cały czas jest zbyt mocno podzielony. Więc mówimy z jednej strony o dialogu społecznym, o reprezentowaniu jakby dwóch wymiarów naszego życia, jakby pracowników, pracodawców, ale sprowadzenie życia tylko do tylko tych dwóch funkcji, czy dwóch ról, które możemy przyjąć, jest ogromnym spłaszczeniem. No i to też już tutaj wybrzmiało. Pytanie jednak, jak zrobić to, o czym mówi Piotr, żeby nie dyskutować o tych samych rzeczach w różnych gremiach. Bo też wtedy dzieją się procesy, w których te gremia dochodzą do określonych wniosków, bądź nie dochodzą, bo nawet jest ich tak dużo, że właściwie nie wiadomo, kto nad czym, gdzie pracuje. No ale jeśli one dochodzą do jakichś wniosków, no to, jakby, to jest też mocne poczucie, że to są ich wnioski, bardzo często nie uwzględniające tego, co dzieje się w innych miejscach. Więc uwzględnienie tego na jednym poziomie jest karkołomne, szczególnie jeżeli jest tego tak dużo. Ja chciałam powiedzieć właśnie o dwóch rzeczach. O jednej takiej, która jest właściwie związana z tym, czym się teraz zajmuję, a mianowicie jestem przedstawicielem Polskich Organizacji Pozarządowych w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Jestem tam pierwszą kadencję, dlatego jest to dla mnie takie świeże doświadczenie i myślę, że to też jest cenne, bo pewnie tutaj pan Krzysztof Kamieniecki uzupełni mnie o tą siłę doświadczenia, natomiast moje takie naiwne spojrzenie, być może na samym początku, pokazuje bardzo mocno, jak duża siła istnieje właśnie w tym, że w jednym miejscu spotykają się trzy grupy interesów. To, o czym mówił Krzysztof Balon. Tam są pracownicy w AGS-ie, pracodawcy, ale też i grupa interesów.
są właśnie organizacje pozarządowe. Z każdego kraju wygląda to tak samo. Ci członkowie podzieleni są, właściwie oni są nominowani już z tego klucza, wpisując się w te trzy poszczególne grupy. Natomiast praca tych grup wygląda w ten sposób, że każdy z każdym współpracuje. Pracuje sześć jakby niezależnych sekcji tematycznych i w każdej z nich, w zależności od tego, kto jest czym zainteresowany, pracują przedstawiciele wszystkich środowisk, więc nie jest tak, że jakiś problem rozpatrywany jest tylko w jakimś bardzo wąskim świetle, gdzie nie ma możliwości jakby skonfrontowania pewnych rozwiązań. Sam fakt tego, że ci ludzie są cały czas wspólnie, że ta praca odbywa się podczas posiedzeń sekcji, podczas posiedzeń wspólnych, podczas chociażby tego, że jakby cały czas ten proces, to co świetnie, już teraz nie pamiętam, jak to Krzysztofie nazwałeś, ale cały czas jakby ten proces trwa, tak, niezależnie od tych oficjalnych spotkań, od tych momentów, kiedy możemy jakby wspólnie rozmawiać o pewnych rzeczach, to też powoduje, że nie narastają takie antagonizmy, czy takie jak gdyby negatywne wyobrażenia o sobie nawzajem, że kiedy jesteśmy wspólnie w jednym miejscu, to też jakby automatycznie tworzy się pewna przestrzeń do dyskusji, oczywiście. Konflikty występują i te grupy są, reprezentują swoje interesy, jakby mają określone stanowiska. Natomiast ten cały proces przebiega w mojej ocenie, oczywiście nie mam jeszcze aż tak dużego doświadczenia, więc pozwólcie Państwo, że ocenię to z punktu widzenia osoby, która jest jakby nową członkinią, ale wydaje mi się, że to właśnie to jest unikalne, że jest ten moment, kiedy możemy wspólnie rozmawiać o pewnych rzeczach, jakby nie odnosząc się do z góry ustalonych stanowisk, czyli już jedna strona wymyśliła swoje, druga swoje i teraz jedziemy na wojnę, żeby uwspólnić stanowisko. Nie, to już na poziomie tej wspólnej pracy odbywa się właśnie to tarcie, właśnie to ustalanie wspólnych rozwiązań, koncepcji itd. Więc z jednej strony, jeżeli chodzi o polski dialog, dla mnie rozbicie tego na tak wiele instytucji, na tak wiele ciał różnego rodzaju, które czasami właśnie dyskutują o tym samym, to jest nasza słabość, bo tak naprawdę nie wiemy, co gdzie się dzieje i te stanowiska też nie są spójne. Chciałam też się odnieść trochę z perspektywy lokalnej, ponieważ w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji jestem z klucza bardzo małej organizacji lokalnej z województwa lubuskiego. I też mam doświadczenie tego dialogu prowadzonego na poziomie bardzo lokalnym, a więc to, co jest tutaj wypracowywane na tego typu konferencjach, później schodzi na dół. No i takie doświadczenie odnośnie Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie w województwie lubuskim w tej chwili zakończył się nabór członków do trzeciej kadencji Rady. I o ile te dwie pierwsze kadencje rzeczywiście były takimi kadencjami, które bardzo mocno organizacja na początku mocno się uczyła, ale później poziom tej identyfikacji tego, że możemy, jesteśmy, robimy coś, był bardzo wysoki. No i powiem Państwu, że w tej chwili zamknięte zostały wybory do trzeciej kadencji. Na 11 miejsc jest tylko 5 członków, 5 chętnych do tego. W tym żaden z nich, wszyscy członkowie, no i wszyscy starzy członkowie, którzy działali przez jedną bądź dwie kadencje, nie zdecydowali się, aby ponownie kandydować. Ja też próbowałam zrobić taki wywiad. Dlaczego? Słuchajcie, dlaczego? To jest miejsce, mamy okazję, dyskutujmy. I okazało się, że to też jest w mojej ocenie trochę marnowanie takiego kapitału społecznego polegające na tym, że zachęcamy do pewnej rozmowy, bo rzeczywiście na poziomie województwa samo powołanie takiej rady wydawało się nam jako organizacji momentem, że wow, ktoś chce nas posłuchać, a nagle się okazało, że niezależnie od tego, co by się zadziało na tej radzie, to jest taka przykra konkluzja dla mnie, to właściwie do niczego innego, nie doprowadziło do żadnej zmiany, a wręcz jakby do jeszcze pogorszenia tej sytuacji, w sensie zniechęcenia osób do dalszej działalności, kiedy wypracowywane było bardzo konkretne rozwiązanie. I chciałam podkreślić, że nie w gronie organizacji pozarządowych, bo te dyskusje prowadzone były wspólnie, przy udziale administracji, więc nie było to coś takiego, że my przynieśliśmy na talerzu gotowe rozwiązanie, teraz to wy to wprowadźcie. Nie. Wydawało się, że poziom tego dialogu jakby jest przestrzeń, jest pewne zrozumienie. I jakby nic z tego nie wynikło na tyle, że właściwie nie było wiadomo, co się z tymi propozycjami dzieje, jak się do nich nie odnosił. Później okazywało się, że one utkały gdzieś na poziomie departamentów, nigdy nie trafiały na sam poziom, czy do pani marszałek. I to chyba jest bardzo duże zmarnowanie szans, że daje potencjalnie, istnieje przestrzeń do dyskusji, natomiast jakby ten głos wyrażony przez organizacje pozarządowe, czy przez obywateli, to my ich reprezentujemy, niczemu nie służy. Dziękuję bardzo. To pociągam ten wątek Komitetu
ekonomiczno-społecznego, jako że pan Krzysztof Kamilicki też nim zasiada. Pani wspomniała o tym, że to jest o tyle ciekawe doświadczenie, że już jakby na poziomie rozmowy, dyskusji udzielają się pewne opinie, nie przedstawiamy racji jakby jednego środowiska czy jednej grupy interesu, ale wspólnie o tym rozmawiamy. Czy w związku z tym uważa pan za interesujący, ciekawy pomysł pana ministra, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego ewaluowała w kierunku Rady Dialogu Obywatelskiego? A ja tutaj w jednym z tych zagadnień, które chcemy przedstawiać, zastanawiać się nad tym, czy jakby to Rada Dialogu Obywatelskiego plus istniejące rady, powołana jutro prawdopodobnie Rada Dialogu Społecznego oraz Komisja Wspólna Samorządu i Rządu, żeby one nad nimi niejako została powołana coś na kształt DGS-u, co jeszcze włączałoby ewentualnie inne grupy niereprezentowane w żadnych z tych trzech ciał. Czy to jest dobra droga, czy też uważa pan, że należałoby o tym myśleć inaczej? Staram się odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie panu ministrowi i państwu, którzy znaleźli mnie wśród wielu ludzi, którzy coś na ten temat mają do powiedzenia. Po pierwsze chcę powiedzieć tak, że jeżeli mówimy o Polskim Komitecie, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Komitet Europejski. Komitet Europejski jest tym, co przedstawiła pani Karolina, natomiast Komitet jako główny swój punkt widzenia ma Europę. W związku z tym, gdybyśmy tworzyli Polski Komitet Europejski, to trzeba powiedzieć, że to jest komitet, który ma swoje przesłanie. Polska, państwo. Mówię to z pewnym takim zastrzeżeniem, że nie mam, nie nawiązuję do dyskusji o państwie, które ma charakter dzisiaj przed wyborami, o państwie, które jest istotne. Starając się przygotować do tego spotkania, w gruncie rzeczy tak wewnętrznie, zadałem sobie pytanie, po pierwsze, czy mamy wizję jakby tego, chociażby ogólną, stworzenia tego dialogu obywatelskiego. Po wysłuchaniu u panu ministrów doszedłem do wniosku, że strona rządowa jak gdyby taką wizję ma. Co więcej, ma jakby poukładaną drogę dochodzenia do tego. Być może, czego ja nie wiem, ale być może tak jest, że ta droga została ukształtowana w wyniku tego wszystkiego, o czym mówił Piotr Krzysztof Balon w swoim wstępie, mianowicie, że ileś tych organizacji, ileś konsultacji w tej sprawie się odbyło. Jeśli tak, to drugie pytanie, które sobie zadałem, to jest to takie, czy organizacje pozarządowe, dzisiaj działające w Polsce, w ogóle potrzebują takiej instytucji. Czy to nie jest tak, że my tu siedzący mamy taką potrzebę, lub wydaje nam się, że mamy taką potrzebę, ale czy ona jest głębiej, czy ona jest wśród tych, z którymi często się spotykamy, może przy bardzo jakiejś konferencji organizowanej gdzieś poza Warszawą, poza głównymi miastami. Czy tam takie myślenie o instytucjonalnym rozwiązaniu problemów, które gnębią te wszystkie organizacje pozarządowe, jest konieczne i czy taki pomysł istnieje? Tu mam wątpliwości. Nie mogę ani odpowiedzieć tak, ani nie, ale sam sobie nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć. Ja wywodzę się z ruchu ekologicznego i jestem dumny z niego, że wychodzę. Właśnie z takiego, z tej grupy społecznej, która w momencie tworzenia polskiej konstytucji wprowadziła poprzez długi lobbying, dyskusje, debaty, konsultacje i działania, powiedziałbym, nie tylko społeczne, ale i polityczne, do wprowadzenia paragrafu 5. Mianowicie mówiący o zrównoważonym rozwoju. Czyli to był dowód na to, że ten ruch, który wówczas działał, miał jak gdyby tę wizję swoją, którą chce, żeby ona została zawarta w dokumencie kluczowym konstytucji, a jednocześnie była to pewna norma, która by określała, jak państwo ma funkcjonować. Chcę powiedzieć i postawić tezę, że słabość naszego dialogu obywatelskiego wynika
tego, że właśnie ta norma zrównoważonego rozwoju wymagająca co najmniej połączenia trzech sfer społecznej, ekologicznej i gospodarczej została zarzucona. Nie jest to zarzut do tego rządu, czy do jakiegokolwiek, jest to do pewnego całego 25-lecia. W związku z tym tu jak gdyby powstała luka, mianowicie nie wymagająca od społeczeństwa, ale i nie rodząca w sferach rządzących potrzeby dialogu. Druga sprawa, która jest dowodem być może na to, w każdym razie w moim przekonaniu, że mam rację, jest to, że taka polityka jak planowanie przestrzenne, które niczym innym nie jest tylko głębokim dialogiem na temat właśnie jak ma się rozwijać na dane funkcje w określonym obszarze, ona jest pozbawiona dialogu, a w związku z tym to planowanie przestrzenne. Ruch ekologiczny stworzył koalicję klimatyczną, która zajmuje się problemem klimatu, ale i energetyki. Tu chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu jest to ogromny dorobek i wielka świadomość ruchu tego społecznego, ekologicznego, który potrafił stworzyć instytucję skupiającą 20 parę organizacji najsilniejszych. W krajach, powiedziałbym, zachodnich istnienie tak silnej organizacji skupiającej wielu milionów członków było pewną siłą, która byłaby respektowana w pełni. W Polsce jest respektowana umiarkowanie. Natomiast jest to ciało, które prowadzi konsultacje partnerskie, profesjonalne z rządem. Prowadzi konsultacje społeczne, prowadzi konsultacje z biznesem. Co więcej, jest to przykład na to, że organizacje społeczne mogą sięgnąć po inne sektory, właśnie ten biznes, po to, żeby go przyciągnąć do swojego punktu widzenia, do tego, co by chcieli przekazać. Muszę jeszcze mam chwilę czasu powiedzieć o rzeczy następującej, mianowicie w swojej naiwności. Uważałem, że w momencie, kiedy Komisja Trójstronna jakby zawiesiła, nazwijmy to w ten sposób, swoją działalność, przygotowałem artykuł, w którym chciałem pokazać, że wykorzystując fakt, że istnieją wolne związki zawodowe, wolne, znaczy nieobciążone pracami Komisji Trójstronnej, że istnieje pewna przestrzeń w sferze rządowej, w strefie rządu, że istnieje pewna strefa wśród prawodawców, wśród pracodawców, ale i w sektorze społecznym, czy nie można byłoby właśnie na zdrowym to wówczas gruzach tej komisji zbudować instytucji, która by rozpoczęła debatę na temat energetyki w Polsce. Brak oddźwięku kompletny na ten mój artykuł odbieram jako to, co pan Szymanek w swojej jednej z opracowań powiedział, że myśmy nie dorośli do tego, żeby taką instytucję zbudować. Dzisiaj rozumiem, że ten cel się gdzieś pojawił. Jeśli chodzi o komitet, komitet jest według mnie doskonałym przykładem na to, że trzy różne sektory mogą z sobą się porozumiewać. Porozumiewać, co oznacza również, że posługują się pewnym językiem, który jest językiem łagodnym, ale językiem, który pokazuje swoje racje w sposób pełen. I teraz to, o czym tu była mowa, poszukiwanie kompromisu jest taką cechą, która dominuje. Chcę powiedzieć, że nie jest to pogląd podzielany przez wszystkich, mianowicie kwestia kompromisu nie zawsze przy wyrażaniu opinii jest przy dużej wadze tematu najlepszym rozwiązaniem. Ale nie należy w żaden sposób tegoż kompromisu odrzucać. Chcę powiedzieć na zakończenie, że przekonanie, powiedziałbym, przekonanie niemalże wszystkich, łącznie czy w skali europejskiej, czy w skali krajowej, czy również w
tym liście, który został tu do nas wysłany, o tym, że dialog społeczny, a więc ten dialog pomiędzy partnerami społecznymi i rządem ma być zachowany, ma być dominujący, jest pewnie ogromną barierą dla rozwoju dialogu obywatelskiego. On skupia w sobie uwagę z jednej strony rządową i z drugiej strony tych sił, które w nim uczestniczą i wydaje się, że to w gruncie rzeczy zaspokaja w takim szerokim i powszechnym zrozumieniu to, co nazywamy dialogiem obywatelskim. Jest to oczywiście nieprawda i dla nas jest to jasne. Chcę zakończyć to pewną pesymistyczną myślą, choć ona się pojawiła już wcześniej i to by powiedział pan minister Haładyj. Mianowicie odchodząca w tym roku przewodnicząca Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Austriaczka, która reprezentowała w komitecie trzecią grupę właśnie tych organizacji społecznych, powiedziała rzecz następującą, mianowicie dominacja myślenia dialogu społecznego zaczyna dominować w instytucji dialogu obywatelskiego. I myślę, że należy pamiętać, że tego się nie wyeliminuje. Natomiast trzeba rozwijać i pobudzać myślenie o dialogu obywatelskim. Dziękuję. Dziękuję panu uprzejmie. I teraz troszkę jakby wywołana przez pana do odpowiedzi jest Agnieszka Lender. Bo po pierwsze chciałam się zapytać właśnie, jaki jest apetyt na otwarcie dialogu, czy wzmocnienie dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym i czy pojawiają się tam myśli o tym, żeby w jakiś sposób go instytucjonalizować, wzmacniać, też nadając pewne formy, które by były powodowały, żeby był bardziej umocowany, mniej fakultatywny, a bardziej obligatoryjny. To jedno. I czy faktycznie jest tak, że ten pesymizm, który przemawia przez pana Krzysztofa, jest czymś, co jest dominujące, tak? Czy też mam takie poczucie, że ten dialog społeczny jest na tyle dominujący, że przesłoni nam, czy jakby sprawi, że nie będzie możliwe przekucie go w dialog obywatelski. Bo tutaj ja, no potem może przy kolejnym dyskutancie, którego przywołam, będę chciała już rozwinąć ten wątek i przypomnieć, od czego się tak naprawdę zaczęło przyspieszenie pewnej rozmowy o wzmocnieniu dialogu, bo zaczęło się dokładnie od listu, który krytykował pewne elementy dotyczące ustawy o Radzie Działalności, Radzie Dialogu Społecznego. Więc Agnieszka. Dzień dobry. To tak naprawdę też trudne mówić już po tylu mówcach, szczególnie, że państwo możecie mieć dość na tej sali słuchania nas powolutku. Więc postaram się bardzo szybko powiedzieć, że apetyt mamy ogromny i potrzebę widzimy ogromną. I przy okazji chciałam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, poinformować też o tym, że zadziało się wydarzenie bez precedensu, ponieważ jako organizacja pozarządowa, jako sektor obywatelski pochyliliśmy się nad swoją kondycją, nad swoimi potrzebami, pragnieniami, kierunkami rozwoju i przygotowaliśmy taki dokument wspólnie z siecią SPLOT, czyli tak naprawdę ośrodkami z całej Polski, ale też z OFOP-em, czyli organizacją zrzeszającą kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset organizacji z całej Polski. Dokument strategiczna mapa drogowa w rozumieniu rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. I właśnie w tym dokumencie uwzględniamy, myślimy, marzymy o wzmocnieniu udziału obywateli w stanowieniu prawa, ale też o rozwoju sektora obywatelskiego przez jego instytucje. Instytucje dialogu obywatelskiego, które na poziomie regionalnym rzeczywiście są w całkiem niezłej kondycji i wiele w tym względzie się zadziało w ostatnich latach. Pracowaliśmy z radami działalności pożytku publicznego w gminach, powiatach, województwach. Tam jest coraz lepiej, stworzyliśmy standardy, tworzymy nowe rady. One się stają rzeczywiście realną szansą, przestrzenią na dialog. Na dzisiaj mamy gotowość, mamy wiedzę, umiejętności,
chcemy wzmacniać instytucje dialogu także na poziomie ogólnokrajowym, także to tak do pana w stosunku do pytania pana Krzysztofa, taka potrzeba zdiagnozowana ogólnopolską wśród organizacji pozarządowych jest ogromna. To jest jeden z naszych postulatów, jeden z naszych kierunków, jedno z naszych wyzwań na najbliższy czas. Swoją drogą bardzo nam zależy na tym, żeby o tym dialogu obywatelskim, także na poziomie ogólnokrajowym, rozmawiać w dużym gronie. Dlatego zapraszamy też wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkich pojedynczych przedstawicieli organizacji do tego, żeby w pracę nad tym wzmacnianiem dialogu obywatelskiego się włączyli. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko wzmocnienie Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale też takie systemowe myślenie o dialogu obywatelskim, o pewnej synergii. Bardzo spodobało mi się to, co powiedział pan minister Haładyj. To chyba tak naprawdę najważniejsze, a jeżeli miałam zakończyć optymistycznie, nie pesymistycznie, to rzeczywiście pewnie, że ciągle nie wszędzie jest dobrze. Jak myślę sobie o Komisji Dialogu Społecznego, która dostała diametralnie różną pozycję w tym kształtowaniu polityk publicznych w naszym kraju centralnie, to te jej kompetencje są zdecydowanie większe niż Rady Działalności Pożytku Publicznego. To widać, że to wyzwanie jest duże, natomiast optymistycznie, jak sobie myślę o tym, ilu nas jest, jak bardzo chcemy, jak bardzo jesteśmy gotowi do tej zmiany. I jak widzę tą gotowość też po stronie administracji rządowej, to wierzę, że w najbliższym czasie ta zmiana nastąpi i instytucja dialogu obywatelskiego będzie równie silna jak dialogu społecznego. To może od razu sąsiadowi, jeśli możesz przekazać mikrofon. Pan Rafał Górski jest tutaj jako przedstawiciel MISPRO, ale też działa w ruchach miejskich. I tu właśnie z tej racji chciałam panu zadać pytanie, co nie znaczy, że pan się musi ograniczyć tylko do odpowiedzi na to pytanie, ale jakie środowiska, czy jakie interesy, czy powiedzmy jaka część obywateli nie jest reprezentowana w dotychczasowych różnych strukturach dialogu obywatelskiego, włączając to Rady Działalności Pożytku Publicznego, o której mówiła Agnieszka. Czy jest tak, że Rada Dialogu Obywatelskiego, jeżeli miała być stworzona na bazie Rady Działalności Pożytku Publicznego, to czy byłoby to ciało wystarczające? Czy wystarczające w sensie objęcia tych sfer życia obywateli, które no niekoniecznie ograniczają się do sfery pracy zawodowej i relacji pracodawca-pracobiorca. Zresztą tutaj coraz częściej, coraz więcej będzie takich pracowników, którzy będą samozatrudnieni. I de facto jakby relacje pracodawca-pracobiorca nie będą istniały, chyba że będą mówić do siebie codziennie rano do lustra, raz w jednym, raz w drugim charakterze. No i są też te całe sfery grup społecznych, które nie są reprezentowane w dialogu społecznym. Mówimy tu o ludziach bezrobotnych, o bezdomnych, ale są też różne nasze fragmenty życia, które dzieją się poza sferą rynku pracy. Co pana zdaniem brakuje, jakich aktorów brakuje w dialogu obywatelskim i w jaki sposób oni mogą się w tym dialogu odnaleźć? Dziękuję za zaproszenie. Ja powiem o trzech rzeczach, one będą nawiązywać do pani pytania. Pierwsza rzecz to o radach pracowników powiem dzisiaj. Druga rzecz o panelu obywatelskim, a trzecia rzecz o niezależności finansowej. Tylko taki pierwszy, na początku taki pierwszy test. Kto z państwa słyszał o takiej instytucji jak Rada Pracowników? Proszę podnieść rękę. Okay, czyli mniejszość. Rady Pracowników to jest taki twór, który w 2006 roku powołaliśmy w Polsce, implementując dyrektywę o Radach Pracowników, NINO. I tam doszło do takiego kompromisu między związkami zawodowymi, rządem, a przedstawicielami pracodawców. I powstała ustawa o informowaniu pracowników i konsultacjach z nimi. I co się takiego zadziało? Ona dotyczy, te rady pracowników powinny być powoływane w zakładach pracy, które mają więcej niż 50 pracowników. Takich zakładów pracy jest 35 tysięcy w Polsce.
W najlepszym momencie w Polsce istniało około 3000 rad. A dzisiaj, po 8-9 latach funkcjonowania tej ustawy, tych rad jest 544. To jest na przykład taki, znaczy to jest przykład brakującego ogniwa dialogu społecznego. I rady pracowników też nie są obecne w Radzie Dialogu Społecznego. I ja mówię o tym po to, żebyśmy tworząc i myśląc o Radzie Dialogu Obywatelskiego pamiętali o wszystkich aktorach, którzy powinni być włączeni w tą radę, bo tak jak w przypadku dialogu społecznego, te rady zostały pozostawione same sobie. My im pomagamy jako organizacja społeczna przez 9 lat ostatnich, ale ani ministerstwo, ani różne inne działa po prostu tego nie robią. I moim zdaniem to jest duży błąd, bo